Dzień dobry, witamy serdecznie. Witamy 1 kwietnia i to taka symboliczna data w Polsce. Dziś pani premier powiedziała, że dotrzymała słowa w sprawie programu 500+ i że dziś ten program rusza. Niestety dla 3 milionów dzieci to będzie smutny prima aprilis i ta obietnica o 500 zł na każde dziecko pozostanie jedynie obietnicą wyborczą, która dziś 1 kwietnia brzmi bardzo przykro dla 1 800 000 rodzin i dla 3 milionów dzieci. Pani premier Beata Szydło zdaje się ciągle w kampanii wyborczej. Rozumiemy, że było pani premier wygodnie w fotelu Szydłobusa, pewnie nawet wygodniej niż dziś w fotelu premiera, kiedy na jej biurku leży pismo w postaci opinii Komisji Weneckiej i kiedy na jej biurku leży wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który czeka na publikację. Fotel Szydłobusa wydaje się jej wygodniejszy, być może dlatego dzisiaj uruchamia znowu busy wyborcze, które mają jeździć po całej Polsce i propagować. No właśnie pytanie, co? Jaki jest sens akcji promocyjnej programu, na który tyle miesięcy Polacy czekali? Czekali na możliwość złożenia wniosku, a dziś rząd chce wydawać miliony złotych z publicznej kasy na to, żeby propagować ten program, zapraszając do tego posłów PiS-u do rozdawania ulotek tego programu. Przypomnijmy sobie od początku, jak wyglądała obietnica pani premier, wówczas kandydatki na premiera, i jak wygląda jej realizacja. 500 zł na każde dziecko. To kłamstwo było sztandarem kampanii PiS. Nie przypadkiem, nie jednorazowo. Kłamstwo w spotach wyborczych, kłamstwo w debatach telewizyjnych, na konwencjach. Dziś z ust ministra słyszymy kłamstwo, że tamto kłamstwo nigdy nie padło i sprytne wykręty, że w dokumentach nigdy nie zostało zapisane. Czyli od początku wiedzieli, że nie spełnią obietnicy? A rzecznik PiS absurdalnie radzi samotnym matkom o niskich dochodach, żeby rodziły więcej dzieci, jak chcą załapać się na 500+. Dobrze, dość, mamy jasność. Obiecali, oszukali. Ale jest na to rada. Uczciwy i sprawiedliwy projekt ustawy 500 zł na każde dziecko. Chcemy tutaj pomóc i Platforma Obywatelska będzie taki wariant popierać. Jeżeli walczyć o dzietność, walczyć o demografię, jak chce Prawo i Sprawiedliwość, to właśnie przecież decyzja o pierwszym dziecku jest kluczowa, najważniejsza. Platforma Obywatelska. Uczciwa opozycja. Tak wyglądała nasza propozycja. Niestety została przez Prawo i Sprawiedliwość odrzucona. Co więc dzisiaj PiS oferuje Polakom? Rodziny czekają na 500 zł i my to rozumiemy. Od dzisiaj składają wnioski, chcą mieć to 500 zł, ale czy to jest spełnianie obietnic wyborczych? Nie. Obietnicą wyborczą było 500 zł na każde dziecko, a PiS dzieli dzieci na lepsze i gorsze. To nie jest program demograficzny, to jest program budowania elektoratu. Proszę Państwa, dzisiaj pani premier wyjechała na spotkania z rodzinami, które oczekiwały na 500 zł na każde dziecko i niektóre z tych rodzin, pan Jan Grabiec mówił na początku, że 1 800 000 rodzin, a 3 miliony dzieci zostają z tego programu wykluczone. Ja bardzo jestem ciekawa wyników takiego spotkania pani premier z rodzinami jednaków, albo z rodzinami takimi, w których dwójka dzieci studiuje, trzecie ma 12 lat, ich dochód przekracza o 3 zł, 800 zł na każdą osobę w rodzinie. Taka osoba, taka rodzina, takie dziecko nie otrzyma żadnego wsparcia. Obok żyjący sąsiad, który ma dwójkę dzieci poniżej 18 roku życia, dochód 2000 na członka rodziny, 500 zł otrzyma. To nie jest dobre rozwiązanie. To nie jest ani sprawiedliwe, ani prodemograficzne, a już na pewno nie jest spełnieniem obietnicy wyborczej. Koszta
które ponoszą samorządy. Współczuję, tak nawiasem mówiąc, administracji samorządowej, która będzie brała pełną odpowiedzialność za przyznawanie tych świadczeń, za zbieranie mnóstwa zaświadczeń, oświadczeń, papierów, które naprawdę to jest bardzo biurokratyczny sposób występowania o 500 zł na każde dziecko. Współczuję samorządom, choć kwota przeznaczona na obsługę przekracza w tym roku 340 milionów, w przyszłym roku będzie bliska 500 milionów złotych. To jest 500 zł dla 46 tysięcy dzieci. Nasz projekt, który leży w lasce marszałkowskiej, mam nadzieję, że doczeka się realizacji, przewiduje obsługę na poziomie 2%, nie 2, ale 0,2%, czyli znacznie obniża koszty, a przede wszystkim odbiurokratyzowuje całość przedsięwzięcia. Każde dziecko, dopóki nie skończy 18 roku życia, jest objęte tą pomocą. Uważamy, że stać nas na to, jeśli polskie rodziny zadecydowały wspierać Prawo i Sprawiedliwość głównie ze względu na ten sztandarowy, a jednak oszukańczy program, to znaczy, że stać nas na wsparcie 500-złotową kwotą każdego dziecka w Polsce. Bardzo nas interesuje także, kto zapłaci za tę akcję propagandową, o której mówimy, i czy ta akcja propagandowa nie zabiera kolejnym dzieciom 500-złotowego wsparcia. Słowem, proszę Państwa, sprawiedliwie to nie jest, a prodemograficznie nie jest, i ogłaszanie, że to jest pierwszy program wspierania polskich rodzin, jest rzeczą absurdalną. 39 miliardów złotych w roku ubiegłym na politykę prorodzinną wydał z pożytkiem rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Nie będę Państwu przypominać złotówki za przedszkole, bezpłatnych podręczników, ulg podatkowych, 1000 złotych na każde dziecko, każdej mamie przez rok urlopu rodzicielskiego, który jest najdłuższy w Europie. To tylko część z tych 39 miliardów złotych. Dzisiaj mówimy o 17, nie dla wszystkich, 1 800 000 rodzin, 3 miliony dzieci wykluczonych z tego programu. Bardzo interesujące byłoby spotkanie pani premier z tymi właśnie rodzinami. Pani premier, zabrakło środków na 500 zł dla każdego dziecka. 3 miliony dzieci zostały wykluczone z tego programu, ale nie zabrakło środków na program propagandowy. Dlatego pytamy dzisiaj panią premier Beatę Szydło, kto finansuje program promocyjny tego programu, kto finansuje wyjazdy posłów PiS-u i ulotki, które mają rozdawać w całym kraju, jak informują dzisiejsze media, ulotki propagujące ten program. Czy są to środki pochodzące z budżetu Prawa i Sprawiedliwości, czy są to środki partyjne, które finansują te wyjazdy, ulotki i promocję programu, czy są to środki nasze, wszystkich Polaków, z budżetu państwa? Gdyby te środki zostały przeznaczone na realizację programu, kilkoro, kilkudziesięcioro, może kilkaset dzieci więcej mogłoby skorzystać z tej pomocy, a dziś wiele z nich jest wykluczonych. Zwrócimy się pisemnie o informację w tej sprawie do pani premier, żeby wyjaśniła, jakie są powody tych wydatków promocyjnych.